Społeczeństwo obywatelskie w oku kamery. Węgorzyno. Urocze miasteczko położone w powiecie łobeskim. Zwiedzając je, z łatwością możemy dostrzec piękno natury. Ładne, prawda? Ale dzikie wysypiska śmieci! Spacerując po Węgorzynie, w okolicach stacji PKP, zauważamy budynek odnowiony tylko z dwóch stron. Ale segregacja śmieci! Co myśli Pani na temat segregacji śmieci? To znaczy się, segregacja śmieci jest bardzo pozytywna, ale z tym, że u nas na osiedlu nie wszystkie bloki posiadają owe pojemniki. Na przykład tu w tym bloku, w którym ja mieszkam, po prostu jest tylko jeden pojemnik na butelki plastikowe. Nie ma natomiast na papier, nie ma na szkło, także nie ma możliwości segregowania danych śmieci. Ale psie odchody! Widzę, że ma pani tutaj pieska. Czy sprząta pani odchody po swoim psie? No mam taki komfort, że mieszkam w domku jednorodzinnym. No i piesek swoje potrzeby załatwia na podwórku, ale jak wezmę już go na spacer i coś mu się przydarzy, no to staram się, jest w miejscu publicznym, staram się sprzątać. Nie będę oszukiwała, że jak gdzieś tam w krzaczki poleci, to sprzątam, ale no mówię, na chodniku staram się posprzątać, tylko chodzi o to, że nie ma ani koszy. U nas jest taka mała miejscowość, że nie ma ani koszy na odpady, ani jakiś tam, nie wiem, torebeczek, coś tam. Brak po prostu w naszej miejscowości. Co myśli pan na temat psich odchodów? No wydaje mi się, że każdy właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania po psie. Ja osobiście mam psa i to robię. A czy zauważył pan w Węgorzynie jakieś pojemniki na psie odchody? Nie ma. Na pewno nie ma. Nie ma nic. A czy uważa pan, że powinny być? No wydaje mi się, że tak. Ale nielegalne ścieki! Mamy XXI wiek. Wydawałoby się, że każdy dom podłączony jest do kanalizacji. Niestety, to złudne myśli. Nawet w Węgorzynie niektóre budynki odprowadzają ścieki wprost do jeziora, zatruwając przy tym faunę i florę. Ludzie nie myślą o tym, że ścieki spływające do jeziora są szkodliwe dla ludzi, w tym dzieci kąpiących się w zatrutej wodzie. Nawet jeśli mieszkaniec nie ma połączenia z siecią wodociągową, powinien posiadać swój zbiornik ścieków, tak zwane szambo.
Szambo powinno być odpowiednio wybudowane, a odpady regularnie wywożone. Ale palenie w piecach nieodpowiednimi materiałami. W okresie zimowym mieszkańcy naszego miasta narzekają na smród dymu unoszącego się w powietrzu. Ludzie do domowych pieców wrzucają plastikowe butelki, foliowe torby i zwykłe śmieci. To powoduje, że wydziela się mnóstwo zanieczyszczeń. Dym z kominów może być biały lub czarny, co oznacza, że w piecu ktoś pali drewnem lub węglem. Jeśli dym jest bladopomarańczowy, to oznacza, że do piecu trafiają plastiki, stare ubrania i inne przedmioty. Smród jest tak wielki, że trudno oddychać. Ale zróbmy coś. Świat sam sobie nie da rady, więc segreguj odpady. Dbaj o czystość naszego otoczenia i sprzątaj po swoim psie. A czy ty dbasz o swoją posesję? Czy sprzątasz po swoim psie? Czy segregujesz śmieci? Świat to nie śmietnisko, więc walcz!